Cześć, z tej strony Borys, kanał Brichowski, a dzisiaj przyjrzymy się aż 5 dodatkom do magazynów LEGO. Zapraszam do oglądania. Ostatnio sobie trochę pochodziłem po sklepach i wpadły do moich rąk 3 takie oto magazyny, a właściwie to 5, bo w tym oto pakiecie mamy 3 zabawki z tych 5, także naprawdę to mnie najbardziej zachęciło. Za 20 zł, czyli po około 6,60 mamy jedną zabawkę z magazynem. No ale postanowiłem, żeby dzisiaj nie przedłużać, przyjrzymy się samym dodatkom do magazynów i oczywiście zobaczymy, co będzie w kolejnych numerach, ale nie będziemy robić przeglądu, bo to moim zdaniem trochę strata czasu, a mało to osób jednak interesuje. Także zobaczmy sobie od razu, co będzie w kolejnym magazynie Ninjago. Tutaj mamy Lloyda 23 lutego, także już na dniach tak naprawdę będzie on dostępny. Mamy Cola, zaraz sobie go otworzymy. I karton też nie będziemy przyglądać, bo powiem szczerze, że mnie to nie interesuje zbytnio. Lecimy z kolejnym magazynem. Mamy Avengersów, no i tu naprawdę figurka świetna. Zobaczcie, Venom. Te pnącza naprawdę będzie pasowało mi do Spidermana, którego wam już przedstawiałem na kanale i macie tutaj odnośnik w rogu ekranu. No i w kolejnym numerze ja już pamiętam, co ma być, ale wam pokażę. A więc w kolejnym numerze, no jeszcze fajny plakat tak mi się rzucił w oczy na środku. Thor, nie będę go raczej kupował, bo chociaż w sumie dość ładna figurka. Ale nie jestem pewny, czy mi się gdziekolwiek przyda, także się zastanowię, ale na ten moment raczej nie mam zamiaru jej kupować. No i to, co mnie interesuje najbardziej, czyli trójpak magazynów. Powiem wam szczerze, że najbardziej poluję na te 3. Tutaj ten TIE Striker, Darth Maul's Sith Powiem szczerze, że jestem słaby w tych nazwach ze Star Warsów, także wybaczcie mi. Tutaj mamy oczywiście AT-AT. Te 3 w kolorze Light Bluish Grey bym najbardziej chciał. Tu mamy jakieś też w bieli statki, które nie do końca bym chciał, chociaż nie będzie tragedii. Także tutaj sobie to tak ładnie otworzymy, mamy taki rzep. O, tak wam pokażę. No i zobaczymy, co trafimy. Ogólnie nie kupiłem tego dla samych statków, tylko bardziej dla klocków z nich, bo mamy tutaj około pewnie setki klocków za 20 zł, także moim zdaniem się to bardzo opłaca. I jak nie trafię tego, co bym chciał, to będę się zastanawiał, czy nie kupić sobie takiego drugiego magazynu, a raczej pakietu magazynów. No i zobaczmy. No pierwszy to jest niestety ten, który zbytnio nie chciałem, czyli jest to Snowspeeder. No ale nie ma tragedii. Mamy też, ja mamy 2 w kolorze Light Bluish Grey, także jestem dość zadowolony, bo jednak chciałem te 3, dostałem te 2 plus Snowspeedera. Oczywiście chciałem najbardziej AT-AT, bo tutaj mamy bardzo dużo fajnych części w kolorze Light Bluish Grey. No ale niestety się nie udało, także się zastanowię, czy będę kupował jeszcze jeden taki pakiet, czy nie. Zobaczcie, tutaj taka półka bardzo ciekawie wygląda też. Też jakaś tutaj szczapka w kolorze Light Bluish Grey, dużo wedży. Także się przyjrzymy. I tu wydaje mi się, że to są magazyny dość stare, bo to jednak chyba jest pakiet starych magazynów. Zobaczmy, co tutaj mamy z tyłu. Artuditu. 17 marca. Aha, to oto akurat jest chyba dość nowy magazyn, ale tamte reszta jest chyba, z tego co mi się wydaje, starsza. Zobaczmy. 12 maja. Powiem wam szczerze, że to nie wiem, czy to są... Chyba to były numery, które się ukazywały wcześniej, czyli po prostu w maju rok temu, a więc to nie są już te jakby aktualne modele. No ale to nieważne, bo mamy super 5 tak naprawdę dodatków. Jeszcze sobie otworzymy ten ostatni. O i zobaczcie, jaka fajna karta. Darth Maul, taka świecąca. No ładna, powiem wam szczerze, ale mówię, mnie tu jednak interesują same klocki. I jeszcze mamy takie, pokażę wam kartę C-3PO i R2-D2. Kolejne karty
w zestawie, także moim zdaniem naprawdę opłaca się kupić ten trójpak ze Star Warsów, także lećcie do sklepu. Ja w Empiku znalazłem taki, w Kolporterze też widziałem, także tylko szukać i kupować, bo naprawdę warto moim zdaniem. Także mamy 5 takich dodatków, 2 figurki i 3 statki ze Star Wars. Także zaraz sobie to wysypujemy i budujemy. Dobra, więc lecimy po kolei, sobie wszystko wysypiemy i zobaczymy, jakie tutaj elementy dostaliśmy fajne. Potem zrobię cięcie i wam to wszystko zbuduję, żeby wam pokazać, jak to wszystko też złożone wygląda. No i mamy Cola. Zobaczcie, ta główka tutaj jest bardzo naprawdę ciekawym elementem. Wam tej ostrość zrobię, o ile się złapię, ale... O, zobaczcie, jaka piękna główka jakiegoś antagonisty, czy coś w tym stylu by się naprawdę przydała z tym torsem. No ale to zaraz będziemy się bliżej temu przyglądali. Druga figurka leci sobie na ruszt, czyli Venom. Tu będzie na pewno, mi się wydaje, ciekawiej, bo jeszcze mamy te pnącza dodatkowo. Tutaj te wiertła trochę psują tą figurkę. No ale to jednak jego żywioł, także nie ma się czemu dziwić. No, tu jakiś element ciekawy. Nie będę wam teraz tutaj tego omawiał aż tak mocno, tych nadrukowanych elementów, bo wolę to zrobić bliżej. No ale zobaczcie te pnącza. Naprawdę super to wygląda. Okej. To sobie damy tu. No i stateczki, dobra. Pierwszy statek, czyli Snowspeeder. Lecimy z jego otwarciem. No i co my tu mamy za elementy? Czy są jakieś fajne? Czy nie ma czego żałować, że akurat go trafiłem? No na pewno zasługują na uwagę te poddymione, takie przezroczyste elementy. Też te wedge na pewno zasługują na wielką uwagę, bo to jednak do jakiegoś śniegu, do jakichś skrzydeł samolotu. Ostatnio też zbudowałem samolot taki miniaturowy z Lego, także mogę wam wstawić tutorial, jeżeli chcecie, jak zbudować samolot z Lego, bo mi dość fajnie wyszedł, także wydaje mi się, że film by mógł być fajny. Ten element też się dość dużo przydaje w konstrukcjach, przynajmniej ja go dużo używam. Kilka do budowy snotem. Nawet te elementy nie są już takie złe. I tu mieliśmy tych elementów 28. Tu mamy też 28 elementów, a tutaj mamy 34. Także mówię, w zaokrągleniu około setki elementów tutaj wszędzie wyjdzie. Oczywiście z tego jednego magazynu za 20 zł, także mówię po raz drugi, albo już nawet większy, że warto jednak się po niego wybrać do kiosku. No i tutaj mamy, wydaje mi się, że nawet ciekawiej, bo zobaczcie, tutaj mamy taki transparentny oto kopułkę. Też ta sztabka w kolorze Light Bluish Grey, wedge, tylko że w kolorze też Light Bluish Grey. Czarne wedge i też takie mniejsze wedge. Naprawdę fajne te elementy się tutaj przedstawiają. To nawet nie wiem, w którym było zestawie z tych dwóch, bo teraz się już pogubiłem, ale też na pewno elementy dość przydatne. I trzeci, na pewno mnie ta kopułka interesuje w nim najbardziej, bo nawet szczerze powiedziawszy nie kojarzę takiego elementu kompletnie w moich zbiorach. Także będzie to dla mnie nowość chyba. Nowy element, no zobaczymy. Wow, nawet mamy tutaj, zobaczcie, takiego plate'a w kształcie koła. No i ten element jest naprawdę sztosem. Nie miałem takiego, nie kojarzę kompletnie w mojej kolekcji. Kilka takich slope'ów, a raczej zaokrąglonych slope'ów, tile'i. No, przedstawia się tu dość dobrze, tym bardziej, że zobaczcie, jak to sobie oddzielimy, to tutaj nam wychodzi 20 zł za te wszystkie klocki. Wydaje mi się, że to jest dość uczciwa cena. Także ja sobie to wszystko składam i zaraz się widzimy ze złożonymi figurkami i modelami. Dwie figurki i 3 modele zostały już przeze mnie złożone, także zaczniemy sobie omawianie od figurek oczywiście, bo to jest chyba najważniejsze. Tutaj w miarę te elementy już omówiłem. Także na pierwszy ruszt leci sobie Cole. Wiertła niezbyt mi podpasowały, powiem wam szczerze, że takie trochę zbyt moim zdaniem wielkie one są. Tutaj te elementy zasługują na uwagę, do jakichś detali, nie wiem, do budynków czy coś. Mogłoby się to przydać w kolorze czarnym i tutaj te rogi. W sumie nie wiedziałbym na razie, jak je zastosować, ale na pewno jakieś ciekawsze zastosowanie by mogły mieć. Nadruki na spodenkach i torsie są naprawdę świetne. Z tyłu tutaj taką mamy bestię, nawet ognistą. Zobaczcie sami, o, nadrukowaną. Tak samo twarzyczka jest świetnie dodrukowana. Zobaczcie tutaj takie też płomienie.
Możemy było jakiegoś antagonistę stworzyć naprawdę świetnego. Maska nakładana, taka bandana trochę w kolorze ciemnobrązowym. Naprawdę cała figurka się prezentuje świetnie. Nawet by mogła być sama w magazynie, bez tych wierteł, może coś innego by tam mogli dodać. No w sumie to jest jej żywioł tej figurki, no ale jednak coś innego bym wolał bardziej zobaczyć w niej. Mamy tutaj też Venoma. Świetna figurka pod względem takim, że mamy tutaj te pnącza 4, które tak w naszą stronę wychodzą. Tutaj sobie możemy oczywiście regulować, ale najlepiej to wygląda w taki oto sposób. Nóżki mi się nie podobają, że nie ma nadruku. Torso oczywiście i główka nadrukowana, główka z jednej strony, no bo inaczej by to nie miało zbytnio sensu. Tutaj mamy taką ładną część, której w swojej kolekcji jeszcze nie miałem. Możecie mi napisać, czy ona występowała gdzieś wcześniej w serii Marvel, ale pewnie też w tym Carnage'u z auta Ghost Ridera, które wam pokazywałem w przeglądzie katalogu, też możemy taką część znaleźć tylko w kolorze czerwonym. Bardzo fajny statek pod względem właśnie tego elementu. Ogólnie jest on dość spory. Mamy tutaj taką nóżkę, na której on może sobie właśnie w takiej konfiguracji poziomej stać. Tutaj wytajlowany ten przód. Taki trochę, no tutaj mamy oczywiście dziurę, by tego nie trzeba zbytnio zakryć, ale bym może nawet się pokusił o tajla 1x4 zamiast 1x3. Ogólnie przyzwoity statek. Od dołu też mamy takiego disha zamontowanego, także fajnie, że o to zadbano. Snowspeeder, no tutaj jest porażka, ten brick w ogóle tu nie pasuje, powinny być jakieś dwa plejty i tile zamiast tego. Od dołu to jest w miarę fajnie zwieńczone, no ale tutaj też dwa inne kolory, nie dość, że mało elementów, to konstrukcja jakoś nie powala. Jedyne te dwa wedge się przydadzą do jakiegoś śniegu, czy też jakichś skrzydeł samolotu, który planuję wam pokazać tutorial, bo ostatnio sobie taki zmocowałem. No i ten element też jest dość przydatny, przynajmniej ja go dość często używam w swoich konstrukcjach. No i ten statek też się bardzo przyzwoicie prezentuje. Zobaczcie takie elementy z przodu i z tyłu, tylko w innych kolorach. Ta sztabka też mi się bardzo podoba w tym kolorze. Właśnie w Brickbanku było ich dość sporo, ale nigdy za wiele. No i dużo tutaj wedge po bokach. Czarne, jak i w light bluish grey kolorze możemy tutaj znaleźć. Naprawdę ten zestaw ma bardzo wartościowe elementy. Także co, omówiłem dla was te 5 modeli. Napiszcie, czy lubicie takie przeglądy bardziej właśnie dodatków niż magazynów, bo to będzie dla mnie informacja, jak te filmy dalej tworzyć. Także do zobaczenia, do następnego. Cześć!